Cześć wszystkim, Opłon 7, nasz ciąg świątyni dwóch żywiołów. Dobra, okazało się, że coś ciekawego nad nam się trafiło. Mianowicie taka broń, wielki rozpłatywacz. Jest jednoręczna, zadaje K10 obrażeń i ma krytyk 17 do 20 razy 3. To jest nieopisana duża szansa. Zazwyczaj bronie mają zasięg 19 do 20 i to razy 2. Jak weźmiesz młot, to on ma 20 razy 3. Nie ma nic takiego, żeby coś miało większy zasięg niż 19 i miało trzykrotne obrażenia na krytyku. A to nie dość, że ma zwiększone szanse na krytyka, nie 19, nie 18, lecz 17, czyli 4 razy większe szanse na krytyka niż zwykła broń, to jeszcze trzykrotnie zwiększone obrażenia. Więc na razie dałem to Elmomowi. To jest broń tylko plus 1. Możemy zobaczyć tutaj z ulepszeń, że ma plus 1. Więc nie jest niemagiczna, więc to również zaleta. Co prawda jest trochę gorsza od długiego miecza, plus 2. Więc stracił jeden punkt trafienia Elmo. Z tego powodu. Ale tak, myślę, że zobaczymy, jak te krytyki będą działać. Wygląda bardzo groźnie. Dobra, a poza tym cała masa miksturek. Większość z nich poidentyfikowaliśmy, większość z nich to była leczenia magicznych, lekkich ran. Część z nich od razu zużyłem, żeby nie marnować identyfikacji. No i cóż, i idziemy dalej. Więcej takich walek. Właśnie jak nasi towarzysze, właśnie. Wyrównaliśmy już poziom postaci z naszymi towarzyszami. Elmo 28 tysięcy, tak, jeszcze 900 i awansuje. Funrock pewnie podobnie. Ale generalnie po raz pierwszy w życiu tak jest. Wyrównaliśmy w końcu poziomy z naszymi towarzyszami już. Elmo nie czuje się super potężniejszy od reszty ludzi. Dobra. No to po kolei. Co, kolejne beczki? Padlinożerce. Jesteś w stanie go zajść od tyłu, póki jeszcze nie jest przygotowany. Liczyłem na trochę więcej. Da się zrobić. Dobra, pośpiewaj sobie. Natychmiast. Z boską wolą. Jak 7 to dla ciebie rany, to długo tutaj nie pożyjesz, koleżko. Okej, nie wiem, czy dało się zrobić te animacje ataku wolniejszymi. 4 ataki. 0 obrażeń. Ile ty masz ataków? Wiecie co? Mam świetny pomysł. Zróbmy w naszej grze potwora, który ma 8 ataków i dajmy mu najwolniejsze możliwe animacje. Dobra, Sol, jako że jest już barbarzyńcą 7 poziomu, dostał atut odporności na obrażenia. Tylko jeden chyba. Możemy to jeszcze za chwilę zobaczyć. Ale w każdym razie, jak widzieliście, w tym przypadku zlikwidowało to wszystkie obrażenia. Przez chwilę wyglądało, jakby chciał wybuchnąć. Ruszam. Dobra. Gdzie to masz? Szybkie ruchy? Nie, to nie jest to. Spłatanie. Nie widzę, gdzie to jest. Nie jest napisane? Nie. W każdym razie barbarzyńca koło 7-8 poziomu dostaje coś takiego, że ma zmniejszenie obrażeń. Więc pierwszy raz zobaczyliśmy to w akcji. No dobra. Poza tym... Już byliśmy raz w tym korytarzu, co?
ogry. Ciekawe, nie atakują nas. Będziemy mieli szansę je oplątać. Nie jestem pewien. Rafun Rok, na razie nic nie rób. Ty też poczekaj. Lavos. Pajęczyna? Oczywiście. Dobra. Kilku udało się oplątać. Jak sobie życzysz. Czy coś więcej chcemy z nimi kombinować? Możemy próbować ich jeszcze przewrócić. Ale może nie. Dobrze. Anti. Daj może siłę byka. Oczywiście. Tym razem Elmowi. Chcę zobaczyć, jak to będzie działać. Dobra, skoro to nie wystarcza dla was, to jeszcze damy wam Dobrze. Oplątanie. Dobra. I za chwilę później zaczniemy shootfest, nazwijmy to. Poza Funrokiem. Funrok jest bezużyteczny. Dobra. Dobra. Lavos, zapomniałem ci zmienić broni. Ruszam. A reszta ognia. Już w sumie mamy coś takiego jak szamana, to chyba na nim powinniśmy się skupić. Natychmiast. Dobra, nie mają duży zasięg, zapomniałem. Dobra, skupmy się na szamanie. Natychmiast! Jak ty masz swobodę ruchów, to ciebie w ogóle nie powinno nigdy przeszkadzać to jakiekolwiek czary. Dobra. 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 Dobra, walimy do niego. To, że jest to plątany, to również KP 8, tak, to mu znacznie zmniejsza KP. Dobrze. Przez to, że jest to plątany i że nie może wykonywać uników. Tak jest. Dobra. Spróbuj się wyzwolić. Dobrze. Może w sumie wycofaj się. Dobra, nie wiem, co on chciał rzucić, ale nie dawajmy mu zbyt wiele więcej okazji do rzucenia czarów. Sol. Dobrze. Ładnie. Elmo, poczekaj na razie. Dobrze. Tak jest. Dobra. Dobra, też poczekaj sobie. Z boską wolą. Sol, poczekaj jedną turę. Zdejmiemy szamana i wtedy się rzucimy na nich. Jak sobie życzysz. Ładne trafienie krytyczne. 100 HP-ków, kurde, te ogry są wytrzymałe. Szaman stosuje koncentrację, niepowodzenie, okej. Więc te oplątanie również przeszkadza mu czarować. To dobra informacja. Ruszam.
Dobra, zajmij się nim. Było ładnie. Elmo. Dobra, możesz spróbować się wyzwolić, a w następnej turze to pozdejmujemy te czary. Dobra, dobra. A, anulowanie efektów. Oczywiście. Plątanie może jeszcze zostawmy. Bo to również zmniejsza im KP. Dobrze. Natychmiast. Ała. Dobra, spróbuję jeszcze raz się wyzwolić. Dobra, natychmiast. No i ładnie. 400 punktów doświadczenia. Dobrze. Za prostą walkę. Natychmiast. Magiczny oszczep. Natychmiast. Ruszam. A, sporo złota mają. Tylko złota, ale... Jak rozkażesz. No i tak ładnie. Jak rozkażesz. Co my tutaj mamy? Wygląda jakby to było zejście niżej. Ale z jakiegoś powodu nie jest zejściem niżej. A zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Było jeszcze parę korytarzy, które pominaliśmy. A Elmo? Nie. Trzeba najpierw otworzyć. Oczywiście! Właśnie, a Lavos może coś otworzyć? Nie do końca. A, tu nic nie ma. Dobra, ruszam! Kolejny ogr. Dobrze. Szarża. Dobra. Jest też tam Orklin. Lavos, na razie postaraj się nie blokować miejsca. Nie przewiduję dużych problemów. Okej, okay, nadrinkował się. Tak jest. Ładnie. Oczywiście. Jest! Jak sobie życzysz? Cel nieosiągalny, niedobrze? Z Bożą wolą. Jak sobie życzysz? Rafun Rock. Oczywiście! Przygotuj się na sztyletowanie. Elmo Szarża. Dobra. Jeszcze nie widzieliśmy zwiększonych krytyków z tej nowej broni. Ale mam nadzieję, że to zadziała. To, co było tam napisane. Serio? Dlaczego nikt nie trafił ataków okazjonalnych? Nie wiem. Da się zrobić. Dobrze. Miałeś atakować jego, tylko jego. Trudno. Dobrze. Natychmiast. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Dobra, Lavos, uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Dobrze. Z jakiegoś powodu nie spowodowało to ataku okazjonalnego, ale okej. Auć. Tak jest. Dobra, ale już mamy go otoczonego, żeby w niego nawalać.
boską wolą. Dobra. Tak jest! Dobrze. Dużo. Srebra. Natychmiast! Ruszam! Dobra, od razu potka. Przyda się Elmowi. Dobra, coś tu mam jeszcze, mamy. Dużo więcej drzwi. Dobra. Plejni więźniowie. Spogląda na ciebie całkiem ładna kobieta. Jej urodę widać nawet spod warstwy brudu. Proszę, nie rób na więcej krzywdy, błagam. Kim jesteś? Jak się tu znalazłaś na wszystkich bogów oraz więźniów? Jestem księżniczką Tylani. To mój małżonek, Yuffer. Długo już siedzimy tutaj, czekając na ratunek. Zdejmuje mężczyźnie knebel. Jak się tu znaleźliście? To stało się tak szybko, że ledwie mogę sobie przypomnieć. Proszę, spróbuj sobie przypomnieć, jesteś już bezpieczna. Muszę się skoncentrować, postaram się przypomnieć, co tylko będę mogła. Było ciemno i zimno, jak zawsze o tej porze. Opuściliśmy dom posępnego Jaya i ruszyliśmy w Celenę. Mów dalej. Znajdowaliśmy się nieopodal opuszczonej twierdzy na bagnach. Ktoś zobaczył światło w wieży, więc zeszliśmy z traktu, chcąc obejść podejrzane miejsce. Wtedy wpadliśmy w zasadzkę. Rozumiem. Byli bardzo szybcy, nie zdążyliśmy nawet wyciągnąć broni. Widziałem kogoś noszącego szatę, koliste wzory. Ludzi w szatach było chyba kilku. Potem dostałem cios w głowę i straciłem przytomność. Obudziłem się dopiero tutaj. Chyba nic więcej sobie nie przypomnę. To straszne. Dobrze, że udało mi się na was trafić. Jesteście wolni, możecie stąd odejść. Chyba, że chcecie, by wam towarzyszyć do wyjścia. Wystarczy nam, że powiesz, gdzie jest wyjście. Masz swoje zadanie i nie chcielibyśmy przeszkadzać w jego wykonaniu. Kiedy tylko dotrzemy do domu, postaramy się o nagrodę dla ciebie. Daj im złe wskazówki, tak by się zgubili lub zostali zabici. Nie. Powiedz im, jak się wydostać do świątyni. Dziękuję ci za szczerą pomoc. Życzę ci powodzenia w podróżach, Light. Żegnaj. Żegnaj, księżniczko. Czuję się, że nasz czas dobiegł końca. Pewnie chcieli nas złożyć w ofierze. Nie ma sprawy, Joffrey. Cieszę się, że moja pomoc się na coś przydała. Coś jeszcze? Tak? O co chodzi? Dzień dobry. Dobra. Co tutaj mamy? Więcej więźniów. Uwięziony zbójca. Patrzy na ciebie pobity i zakneblowany mężczyzna, wyglądający żałośnie. Kolejny ludzki śmieć. Twój smród przyprawia mnie mdłości, aby twoje bóstwo zlitowało się nad twoją duszą. Nie wiem. Rozumiem, że go wyjmujesz, Mertenabel. Co z tobą? Dajesz mi nadzieję, gdy już dawno przestałem w nią wierzyć. Od wielu miesięcy jestem tu zamknięty wraz z tymi dwoma kupcami. Na początku nie było tak źle, ale potem zaczęli nas bić. Jak was chwytano? Wszystkich razem? Nie, kupcy pochodzili z Nalb. Najwyraźniej narazili się łatowi z gospody nadbrzeżnej. Pochwycono ich we śnie. Ja z kolei dałem się porwać ułudzie szybkiego bogactwa. Szło mi całkiem nieźle, póki nie trafiłem do Świątyni Ognia. Przypadkowo uruchomiłem alarm. Szybko mnie schwytali. Tutejszy wódz Olrem to niezły czub. Nic mnie nie łączy ze Świątynią Ognia, to złe miejsce. Naprawdę? Chętnie zemszczę się za swe krzywdy. Możesz mi dać jakąś broń, jakiś pancerz? Chętnie tu trochę z tobą namieszam. Jasne, witaj w drużynie. Doskonale. Podrzuć mi trochę zbędnego sprzętu przy okazji. Dzięki temu lepiej ci się przysłużę. Nie trzeba mi od razu zbroi płytowej. Cenię sobie skrytość. Jak mam się do ciebie zwracać? Mówcie mi wariat. Kumple mnie tak przezywali i już tak zostało. Niech będzie wariat. Witaj wśród nas. Dobra, a kupcy? Coś mają do powiedzenia? Nie. Dobra, wariat. Co? Drugi poziom. Na drugim poziomie zapuszczałeś się do opuszczonej świątyni pełnej wariatów. Z ciebie to dopiero wariat. Dobra, co ty masz? Jesteś łotrzykiem. Co tu masz? Masz finezję w walce, to dobrze.
Właściwie co ty masz za ekwipunek? Na razie nic. Masz finezję w walce, masz jeden poziom łotrzyka i możesz mieć jeszcze jeden poziom czegoś innego, co? Nie, to jest plus jeden za łotrzyka tylko. Klasa łotrzyka ma mniej bonusów. Dobra, masz przedzieranie się? Nie. Ciekawe. Dobra. Co gdybyśmy dali ci jakąś dużą broń? Premia za siłę plus 1, czyli masz bardzo małą siłę. Dobra, a zręczność? Premia za zręczność plus 2, więc masz małą siłę, małą zręczność i jesteś niby łotrzykiem. Nie przydasz się nam. Dobra. Co tam? No już sobie iść. Współpraca z tobą była zaszczytem. Żegnaj. Dobra. Okej, mamy już zejście na trzeci poziom. Dobrze wiedzieć. Ale mieliśmy jeszcze tutaj kilka niezbadanych ścieżek. Dobra. Otwieraj. Oczywiście. Oczywiście. Otwórz od razu oba. Oczywiście. No i zobaczmy, co tam mamy. Dobra. Orklin ognia. Dobra. Dobra, czy mamy bzy? Nie mamy bzy. Wiecie co? Zobaczmy, czy w ogóle są nam przeciwni. Są. Dobra, to inaczej to zróbmy. Ciekawi mnie ta lodowa nawałnica. Oczywiście. Dobra. Dobra, ciekawe, czy to będzie trwało nadal. Zobaczymy. Jak sobie życzysz? Jeżeli tak, to może nieźle to też zadziałać. Da się zrobić. Dobra, ktoś strzelił do Elmo. Jak sobie życzysz. Tak jest. Funrock, ty stój. Elmo, stój. Soul, podejdź troszkę jak bliżej. Rozkażesz. I zaraz pewnie będą szarżować. Dobra. Mugo. Natychmiast. Z boską wolą. Ruszam. Dobra, wygląda na to, że ta zamieć również działa w kolejnych turach, bo chyba nadal zadało im to jeszcze jakieś obrażenia. Natychmiast. Dobra, Funrock, czekaj. A tutaj jest jeszcze jeden z nich. Tylko żeby go trafić... O, tutaj był sweet spot. Dobra. Jeszcze nigdy nie widziałem kryty z tej nowej broni. Dobrze. Ładnie. Zaklęcie przestało działać, tak niezbyt długo trwało. Tak
Tak jest. Tak jest. Ale muszę się upewnić, że on jest nadal w formie niedźwiedzia. Do usług. Nie jestem pewien. Dobra. Ani oszukują chyba z linią strzału swoją. Mogę prosić trafienie? Dobra. Jak rozkażesz? Dobra. Ty jesteś w formie niedźwiedzia? Nie jesteś w formie niedźwiedzia, tylko znowu źle to się wyświetla. Natychmiast. To jest zbyt daleko, szkoda. Tak jest. Do usług. Natychmiast. Ruszam. Ruszam. Natychmiast. Jeszcze jeden orklin ognia, nie zauważyłem go. Oczywiście. Możesz go zaszarżować? Elmo. Dobra. Dobra, będę go przyszpilić. Przyda ci się pomoc Soula z nim. Dobra, tamtym się już... Ruszam! Anti zajmie? Niedźwiedzia szarża? Tak jest. Dalej nie mam pojęcia, dlaczego jego szarży zadają obrażenia niezagrażające życiu. To chyba jakiś błąd. Dobra, ty już nie żyjesz. Dlaczego oni cały czas atakują moją tylnią linię? Nie rozumiem ich. Tak jest. Dobra, uciekaj. Oczywiście. Oczywiście. Elmo, szarża. Dobra. No i dobra. Elmo awansował poziom. Znaczy, że już powinieneś mieć zaklęcia, tak. Chcemy dodatkowe oplątanie? Oplątanie to bardzo przydatny czar. Zmienia jedno zwierzęcie w twojego przyjaciela. Zobaczmy to, czy to będzie działać, jak nas znowu krwiopijcy chcieliby zaatakować. Plus 14. A wbiłeś 8 poziom. I zwiększyłeś swoje statystyki. Masz teraz plus 6 siły. Serio? Nie wiem czy to... bo ty masz siłę byka, jeszcze na ciebie trwa. Dobra. Ty coś ciekawego masz? Używanie zbroi... Nie widzę, żeby cokolwiek ci nowego przyszło. Może jakąś finezję w walce w końcu weźmiesz sobie, czy coś, nie? Dobra. Idzie do splądrowania później. Nie. Dzięki, ludzie. Znowu orklin ognia. Oraz jakiś kapłan. Oczywiście. Tak jest. Dobra, chyba musimy się tam szybko wbić, bo mają te jakieś czarodziejskie rzeczy. Albo możemy wziąć
Co na czwartym poziomie mamy? Niedźwiedź brunatny, średni żywiołak albo wielki wąż. Zobaczmy, jak niedźwiedź brunatny, jak sobie daje radę. A, to jest jeden z tych kapłanów. Dobra. Zajmijmy się nim. Krytyk za 45. Ile wyrzuciłeś? 17. Więc tak, rzeczywiście, 17 dla tej broni już powoduje krytyk. Więc to jest ekstra. Cel zablokowany. Dobrze. Tutaj już nie jest. Zajmijmy się nim. Ładnie. Tutaj, gdzie jest Sol? Tutaj. Unrock, na razie nic nie rób. Dobrze. Ty dalej strzelaj do kapłana. Sol. Dobra, myślę, że weźmiemy tutaj barbarzyński szał. Ruszam. Ładnie. Dobra, a ty zdejmij tego kapłana. Ładnie. Dobra, niedźwiedź brunatny. 3 ataki plus 6. To nie za dużo. Tak jest. Dobra, Elmo, bij się dalej. Dobra. Nim się już zajmiemy, dobrze, możemy strzelać do niego. Chociaż nie wiem, czy on nie ma jakiejś zablokowanej tej. Nie. Oczywiście. Au. Co? Natychmiast. Jorkliny ognia są jakieś słabe. Dobra. Kapłani może mieli coś ciekawego przy sobie? Tak jest! Mieli! Ciekawe. Naszyjniki dla Lighta, wszystkie. 13 naszyjników go miał ze sobie. Pełna zbroja płytowa. Magiczny pierścień do identyfikacji. Duża stalowa tarcza. Lekki młot. Pełna zbroja płytowa. KP plus 8. Tak gorsza jest naszej kolczugi plus 3. Ale może być dużo warta. Dobra, jeżeli zapamiętam, to wrócę tu później i jak rozkażesz. Wezmę je na sprzedaż. Jak rozkażesz. Buława Antonino. Ciekawe. Musimy to zidentyfikować? Oczywiście. Chyba nie. No nic. Zachowamy sobie na wszelki wypadek. Może się do czegoś przyda. Dobra. Tak jest. Tak jest. Dobra, trochę potek. Jedną z nich już możemy od razu użyć na Elmo. Natychmiast! Tak jest! Dobrze! Tak jest! Tak jest! Okej, trochę więcej złota. Dobrze! Dobra, tutaj chyba już możesz, Lavos, nałożyć swoją szatę. Piękną. Chociaż jak już zaczęliśmy ich mordować, to domyślam się, że mordowanie się już nie zakończy. Natychmiast! Najwyższy kapłan.
Natychmiast. Oczywiście. Dobra. Jest taki najwyższy, to go... Natychmiast. Najwyższym priorytecie zdejmijmy. Oczywiście. Unrock, staw się do plecobicia. A to już nie potrzebujesz nic, dobra. Dobra. Elmo, twój tasak. Dobra. A ty na razie może poczekaj, aż może Soul się tutaj tak ustawi. Ruszam. Ciach. Przez łeb. 62 obrażeń, jeszcze żyjesz, co? Będzie troszkę, że masz troszkę życia. Czy chce na ciebie coś rzucać? Myślę, że nie. Myślę, że rasizm Mugoksa wystarczy, żeby się go pozbyć. Dobra, i Funrock? Ciach. A, już ma dwa ataki. Rzucasz błogosławieństwo. Ty masz chyba 10 poziom. I w momencie, kiedy jesteś blisko śmierci, ty rzucasz błogosławieństwo, zaklęcie pierwszego poziomu. Jest... Dobra. Git good. Dobrze. Jak rozkażesz. Tak jest! Czy ty coś zabrałeś? Nie. Ruszam! Złoto, złoto, złoto. Jakiś klucz kolejny. Purpurowe szaty świątyni ognia. Magiczny młot bojowy. Magiczna kolczuga. Jestem nadmiernie obciążony. I magiczne zwoje. Zwoje sobie poczytamy. Da się zrobić. Natychmiast. Uderzenie płomieni, okej. Okay. To jest chyba to, co kapłański. Da się zrobić. Brak czarów. Okej, okay, szkoda. Dobra, moment, czy dawaliśmy tobie czytanie magii? Nie dawaliśmy tobie czytania magii. Dobra, w każdym razie to jest wykrycie kłamstwa. Mam jeszcze jakiś jeden nieokreślony wzór. Dobra, momencik. To, co chciałem zrobić... Nie to. Lavos. Różdżka identyfikacji. I ta kolczuga. Kolczuga jest plus 2. Młot bojowy plus 2. Jestem zbytnio obciążony. Komukolwiek bym tego nie dał, to mam będzie przeciążony. Trudno. Ale trudno. Moje sakwy są zbyt ciężkie. Czy to komuś chcemy dać? W sumie nie za bardzo chyba. Moglibyśmy dać Elmo, ale wtedy nie mógłby walczyć dwiema brońmi, bo to jest średni pancerz. Poza tym nikt za bardzo nie jest w stanie używać średnich pancerzy u nas w drużynie, więc po prostu przyda się na sprzedaż. Dobra, i co? I tyle miałeś? Właśnie jeszcze błyskotki. No i tyle. Dobra. Coś jeszcze może miałeś? Coś w pobliżu? Oczywiście! Nie. No dobra, przez przypadek chyba tutaj trafiliśmy. Po prostu chciałem pozwiedzać okolice. Natrafiłem na najwyższego kapłana. Jego strata. No i cóż. Co dalej chcemy robić? No chyba dalej jeszcze będziemy zwiedzać. Jeszcze dalej parę nieodkrytych miejsc. Że znajdziemy też tą właściwą świątynię ognia. Na razie idzie dużo szybciej niż poprzedni poziom. Chyba dlatego, że
że dużo jest więcej pustych pomieszczeń. Ale tak, orkliny się stały dużo silniejsze. Jeszcze trochę nam brakuje do kolejnego poziomu, więc pracowicie do przodu. Dobra, to tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.